paczka jakaś do mnie, niewielka koperta, ale podejrzewam, że to będzie przesyłka z uszczelkami do mojego samochodu. Mam nadzieję, że ich nie przeciąłem na pół. Proszę, mamy uszczeleczek, a uszczeleczek. Jak wiecie, uszczelki przyszły, więc kończę naprawę maluszka. Zobaczymy, jak tam maluszek nam dzisiaj odpali. Sanie. Trzeba go szybko zgasić, żeby się nie nagrzał. I trzeba zbudować nasz kanał, gdzie te nasze cegły są. Krytykowałby mój kanał na filmach, że niebezpieczny i mało stabilny. To prawda, że bezpieczeństwo najważniejsze, ale to nie jest mało stabilne. Co prawda mojego Fiacika to można pchnąć tak, że się przewróci i podskakuje razem z tymi cegłami. No ale ja też nie włażę pod niego, więc powinno być w porządku. Co my tutaj mamy do zrobienia? Trzeba przykręcić cały układ wydechowy. Problem polegał na tym, że jak wykręcałem te śruby, które trzymają kolektor wydechowy, czyli w tym konkretnym samochodzie jest to po prostu zwykłe małe kolanko, to jedna z nich się ukręciła. Został tylko kawałek gwintu, a reszta się ukręciła. A brakująca część gwintu została we wnętrzu. Więc żeby to wykręcić, kupiłem takie coś, co tutaj widzimy. Właśnie dobrze by było to jakoś odzyskać, choć nie wiem jak za bardzo. Może kręcąc, w prawo da się to odzyskać. Czy to się wkręci z powrotem? Dobra, wyszło. Takie urządzenie. Urządzenie to się wbija młotkiem w rozwierconą śrubę. Śrubę trzeba rozwiercić, to urządzenie wbić młotkiem i potem wykręcić razem ze śrubą. Także jest to bardzo prosty sposób. Proszę, widzicie, i się wykręca razem ze śrubą. Bardzo prosty sposób
na wykręcenie złamanych śrub z bloku silnika. Oczywiście sposób jest prosty, jak to działa, bo czasami działać nie chce, bo różne przyczyny tego mogą być, no ale u nas na szczęście bez większych problemów się obeszło i ta śruba się wykręciła. Troszkę gorsza sprawa byłaby, gdyby ta śruba mi się złamała z tyłu z bloku, bo tam nie bardzo jest jak wbić to. Nie? Być może trzeba by silnik wyciągać, no ale szczęście w nieszczęściu miałem takie, że było to z tej strony. A teraz mam już nowe śruby, nowe podkładki i trzeba tylko wszystko złożyć do kupy po prostu. Żeby wszystko ładnie działało, to przeczyścimy. Przeczyścimy to, bo tutaj jeszcze są jakieś resztki starej uszczelki zapieczone. Przód do przodu, tył do tyłu, żeby nie pomylić. I musimy go tutaj wsadzić. Dobra. Tłumik już jest. Ten musi iść na spód. I ten musi iść na spód. Dobra. A teraz ten na wierzch. I ten na wierzch. I trzeba je jakoś delikatnie chwycić. Podkładka, podkładka, nakrętka. Ja zaś zrobiłem z 13 kluczem. Gdzie ja nie mogę być mechanikiem zawodowym, bo ja bym połowę czasu stracił na szukanie moich własnych kluczy. Jest. Tutaj mamy taki maść smar z miedzią, zawierającą miedź, która uszczelnia uszczelki, więc popsikamy. Tak, to dobrze, że nawet jest gdzie lustro wsadzić i człowiek widzi, co robi. Ukręciłem śrubę. No niech to. Czyli nie trzeba było tak mocno. To mamy problem kolejny. Bo jak ukręciłem śrubę, to znaczy, że ukręciłem gwint. Trzeba będzie rozwiercić. A. Tak dobrze żarło i zdechło. Co teraz? No teraz spróbuję wkręcić dłuższą śrubę. Więc może końcówka gwintu chwyci.
i nie dociągać tak mocno. No i jak zwykle więcej zepsułem niż naprawiłem, bo urwałem gwint w śrubie z tyłu, więc tutaj muszę delikatniej to dociągać. A z tyłu praktycznie na jednej śrubie się trzyma, no ale zobaczmy. Zobaczmy jak to działa na razie. Nie działa w ogóle. No i właśnie tak się zakończyła moja przygoda w zabawę w mechanika samochodowego. Po prostu okazuje się, że na wszystkim się trzeba znać i wszystko trzeba umieć. Nie dość, że zepsułem samochód naprawiając, urywając gwint w bloku silnika, to na dodatek naprawiałem nie to, co było zepsute. Po prostu moja diagnoza była błędna. To nie była wydmuchana uszczelka pod kolektorem, to była wydmuchana uszczelka głowicy. Także teraz sprawy się tak mają, że potrzebuję zdjąć głowicę samochodu, potrzebuję rozwiercić i nagwintować tą śrubę od kolektora, potrzebuję wymienić uszczelkę pod głowicą. Oczywiście to zrobię, mam nadzieję, że nie zepsuję nic więcej. W międzyczasie musiałem się przeprosić z tym drugim samochodem i teraz jeżdżę tym, a maluszek stoi w garażu i czeka na lepsze czasy. Na razie jest to film pokazujący, jak nie należy naprawiać samochodu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.